wracamy do naszej jakże gorącej momentami dyskusji o polityce międzynarodowej. I tu głos oddaję panu profesorowi Tadeuszowi Iwińskiemu. Mówiliśmy, kontynuowaliśmy wątek międzynarodowy i sprawę stosunków amerykańsko-rosyjskich. Ja tylko chciałem powiedzieć, że no dzisiejszy świat to jest prawie 8 miliardów ludzi. Ponad 210 państw, no są w tym państwa i upadłe, mówi się niekiedy o kobietach upadłych, nie wiadomo dlaczego, mężczyźni też mogą być upadli. Są państwa upadłe typu, nie wiem, Somalia, Jemen, Syria. Są para państwa, no takie, nie wiem, typu Transnistrze czy Abchazja. I poza tymi dwoma duetami, o których mówiłem, tym gospodarczym, Waszyngton-Pekin, tym militarnym, Moskwa-Waszyngton, mamy oczywiście Chiny jako samodzielnego wielkiego gracza. Mamy Unię Europejską, ale pod tylko warunkiem, że ona będzie działała spójnie. No bo dochodzą do tego Indie, które za kilkanaście lat wyprzedzą populacyjnie Chiny, które są świetnie rozwinięte w sensie nowatorstwa. Oni mają na przykład najlepszych komputerowców. Byłem kiedyś w Bangalore, to jest taka indyjska Dolina Krzemowa, która dzisiaj nie jest mniej ważna, aniżeli Dolina Krzemowa w Kalifornii ze stolicą w San Jose. I mamy te mocarstwa regionalne, o których pan sam wspomniał, czyli Turcję, Iran w jakiejś mierze, Brazylię, ale one działają jakby na innych orbitach. I dla Polski to, co jest najgorsze, gdy słuchałem ministra Czaputowicza dwa czy trzy dni temu, no, który jest człowiekiem spokojnym i racjonalnym i zajmował się nauką. No ale on opowiada niektóre rzeczy no, kompletnie śmieszne. No. My w tej chwili zostaliśmy w izolacji. Ja tu kiedyś u pana byłem bodajże ze dwa razy z Kornelem Morawieckim, którego bardzo cenię. Kornel Morawiecki na przykład no, mówi o Rosji. No przecież my mamy z trzema głównymi sąsiadami niedobre stosunki. Z Rosją nie mamy żadnych. I to nie jest tak, jak powiedział minister Szczerski, doktor habilitowany, prawda, nie tak dawno, że my proponujemy dialog Rosji, a Rosja nic. No nawet jeżeli się życzeń nie wysyła prezydentom, nieważne jak ktoś jest, no jest pewien protokół. Z Rosją, z Niemcami bardzo skomplikowany. Atak Trumpa na Niemcy no powoduje, że dwaj główni nasi partnerzy, jeden gospodarczy, drugi polityczny, no jeżeli by dochodziło do konfliktu, to nas stawia w jakiejś trudnej sytuacji. Z Ukrainą wiemy co. Czyli krótko mówiąc, my dzisiaj, nie chcę porównywać, to bo oczywiście nie jest taka sytuacja, jak była w 1939 roku, ale myślenie, że my jesteśmy gotowi, nie oddamy guzika i na koniec, jeżeli Trump dowiedział się prawdopodobnie kilka miesięcy temu, że jest takie małe państewko Czarnogóra, 620 tysięcy ludzi, w którym znowu byłem kilka razy, tam są ogromne wpływy rosyjskie na przykład wszędzie. To już troszeczkę się zmienia, ale kiedyś właściwie Czarnogóra była własnością rosyjskich oligarchów. Ale jest nadal, no dobrze, ale w tym kontekście on powiedział dość racjonalnie, czy na przykład sytuacja w Czarnogórze najmłodszym członku NATO z 29 i wokół niej, czy ona mogłaby na przykład prowadzić do III wojny światowej. A to, co się stało w Syrii, gdzie są oddziały specjalne amerykańskie i są oddziały specjalne rosyjskie, gdyby tam doszło na przykład do konfliktu, to jest główne. I myślę, że to Trump to rozumie i stara się jakby uniknąć tego czarnego scenariusza. Pytanie może być w takim razie tylko takie, czy Jankesi, czy jankescy chłopcy będą chcieli umierać za Gdańsk? Gorzkie pytanie i chyba retoryczne. No i drugie, gdzie tu jest miejsce dla Polski? Czy my mamy szansę być takim mocarstwem regionalnym, choćby w zestawieniu w jakiejś grupie państw Trójmorza, panie Krzysztofie? Czy to jest taka droga dla Polski? Ja bym odpowiedział pytaniem na pytanie, czy my tego potrzebujemy? Ponieważ dźwiganie na sobie ciężaru bycia mocarstwem jakiegokolwiek szczebla oznacza koszty. I teraz pytanie, czy Polacy chcą ponosić koszty ambicji polskich komentatorów, polskich polityków, polskich intelektualistów, którzy zawsze mieli pewną skłonność do megalomanii,
powiedziałbym, być może narodowcy najmniej, chociaż są to najczęściej oskarżani, ale mają właśnie taką z romantyzmu, jeszcze gdzieś tego, powiedzmy, złego romantyzmu, bo jest i dobry polski romantyzm, wyniesioną wizję tego mesjanizmu, naprawiania świata, ale zaraz krzewienia. Wejdę panu w słowo, ale przecież bycie mocarstwem regionalnym to także korzyści. To także na przykład takie wyzwanie zaniechane przez Polskę, jak ja to widzę, że myśmy nie wykorzystali tego, że byliśmy w pewnym momencie liderem wspierającym Ukrainę. Tam nie powstały polskie firmy. Myśmy nie wykorzystali tego, że kiedyś byliśmy w konflikcie elementem militarnym, elementem tej sił stabilizujących, na przykład w Iraku. Tam też nie powstały polskie przedsiębiorstwa. Ale to jest zbiór pewnych urojeń polskiej klasy politycznej. Jeszcze tylko jedno pytanie. Bardzo pana proszę. Ale nie, bo to jest bardzo ważne, żeby zdementować pewne błędne wyobrażenia, które są w Polsce. My nie byliśmy ani jakimkolwiek istotnym aktorem tego, co się stało w Iraku. Byliśmy podwykonawcą. Nasi żołnierze zdobyli na zlecenie amerykańskie jakieś platformy. Tak. I to była nasza rola. Belka dostał jakąś tam funkcję pod warunkiem, że będzie robił to, co mówią Amerykanie, a nie po to, żeby realizować polską politykę. I my również na Ukrainie nie odegraliśmy żadnej istotnej roli, ale wbrew temu, co wydawało się polskim politykom jeżdżącym na Majdan. 200%, bo mi tu właśnie o to chodzi, że my, będąc być może podmiotem o większych ambicjach, o większym ego, jak pan powiedział, niech tak będzie, moglibyśmy takie sytuacje wykorzystywać. I moja teza jest taka, że po to by nam było to bycie mocarstwem regionalnym, żeby właśnie, żeby powiększać polski potencjał gospodarczy. Panie redaktorze, dotknął pan istoty sprawy, tylko wspierać, stymulować sposób myślenia jest błędny. Nie da się z własnych złudzeń wyciągnąć korzyści. Własne złudzenia mogą prowadzić wyłącznie do kosztów. I to jest przypadek Polski, na przykład jeśli chodzi o relacje z Ukrainą. Polscy politycy przez lata wyobrażali sobie, że odgrywają szczególną rolę w Unii Europejskiej w relacjach ze Wschodem. Na przykład rozwijając w Unii, inicjując program Partnerstwo Wschodnie, który prawie nikogo, prawie nic nie kosztował i prawie na nic nie wpłynął, ale pozwalał polskim politykom podróżować i mówić o tym. I to było to, co im się myliło z polityką, ponieważ polskim politykom permanentnie mówienie o czymś myli się z uprawianiem polityki, ponieważ w Polsce polityka polega na mówieniu. A w świecie zachodnim polega na zmienianiu stanu rzeczy. Zwykle się panowie w tej chwili zgadzają w tej rozmowie, a tym razem... Bo Polska jednak odegrała określoną rolę, jeżeli chodzi o Ukrainę. Nie chcesz wracać do tezy Giedroycia, UBL, Ukraina, Białoruś, Litwa i tak dalej. Ale ja dobrze pamiętam, to był pewien symbol, gdy było pierwsze posiedzenie demokratycznie wybranego Sejmu jesienią 1991 roku, po wyborze marszałków. Pierwszy punkt w porządku obrad było, czy Polska powinna uznać niepodległość Ukrainy. Sam pamiętam, bo występowałem w imieniu SLD. I mówiłem, i są wszyscy byli zgodni, tak jak najszybciej. Uznaliśmy to na kilka godzin przed Kanadą. Mieliśmy duży wpływ na to, co się działo na Ukrainie. Czy dobrze rozumiem. Pańskim zdaniem to, że ktoś w polskim Sejmie coś powiedział, wpływało na sytuację na Ukrainie? Nie. To wpływało w dużej mierze na przykład, że myśmy mieli przez tyle lat i mamy do dzisiaj najwięcej konsulatów, prawda, że Polacy ale na co wpłynęło? Właśnie na imigrację do Polski. Nie tylko. Na wzajemny stosunek i tak dalej, wzajemne relacje. 20 lat prowadzenia dialogu okazało się jakąś totalną fikcją. Nie, no bo pierwsze, tam też się zmienili przywódcy i czymś innym była ta sytuacja w okresie Kuczmy, czymś innym była później Juszczenko, który ten wątek nacjonalistyczny bardzo podniósł. Chodzi o coś innego, że mocarstwo regionalne, i to jest, Turcja jest tu świetnym przykładem, może być tylko wtedy, jeżeli jest uznawane przez inne te kraje tego regionu. Czyli dlaczego Turcja? No bo ona ma na przykład Azerbajdżan, który jest taką małą Turcją, gdzie wiszą wszędzie transparenty jeden naród, dwa kraje. Ona ma wszystkie te turkojęzyczne państwa Azji Centralnej, Kazachstan, język kazachski jest zbliżony do tureckiego. Ona ma bazę. A u nas się okazało w tej chwili, że nie dość, że my jesteśmy w izolacji. Koncepcja Trójmorza jest koncepcją kuriozalną. Nasze miejsce zajmuje w dużej mierze Rumunia, 20-milionowy kraj, drugi. I na przykład w sensie rozdzielania pewnych stanowisk, propozycji. Z Unią jesteśmy skonfliktowani. Jeżeli mianowano, teraz stawiam kropkę, 43 unijnych ambasadorów i w tym nie było ani jednego Polaka, no to pokazuje, gdzie my jesteśmy. Chcę was, panowie, dalej prowokować. Wybaczcie, ale dojdźmy do jakiegoś wniosku, bo moim zdaniem to, co wy mówicie, jest efektem właśnie braku tego ego.
braku tej woli naszej elity politycznej, żeby być, być może braku przywództwa odpowiedniego, żeby być tym inspiratorem, tym spiritus movens, tym liderem właśnie regionalnym, którym mamy pewne potencjalne możliwości, żeby się stać. Panie profesorze, pan mówi tutaj o Turcji, ale czyż my nie mamy pewnych pokrewnych krajów wokół, z którymi jakaś więź nasza istnieje? Czy takim krajem chociażby nie jest Ukraina, który mógłby być właśnie, ciągle to mówię, przecież historycznie był, jakąś polską strefą wpływu. Ale w tandemie może... Polska i Ukraina, to Ukraina jest krajem większym, więc to my możemy być partnerem dla nich z ich perspektywy, a nie na odwrót. Większym, ale przecież nie na tyle. Dwa razy większym powierzchniowo i półtora raza populacyjnie chociaż gdzieś, spadło. Ale gdzieś tam to PKB, gdzieś tam rozwój gospodarczy, gdzieś tam organizacja. Ale co, jak wygląda PKB, jeżeli Ukrainy? Ich politycy są bogatsi, bardziej wpływowi i silniejsi. No ja rozumiem, ale ciągle wracamy do jednego. Czyli panowie po prostu Rosja grzebią... Rosja też nie ma dużego PKB, ale Putin jest politykiem bogatym, wpływowym. Jego koledzy są bogaci i wpływowi. No i dlatego asertywnie rozmawia z Amerykanami. Innego. Ma broń atomową i wielkie tradycje mocarstwowe. To jest jeszcze coś innego, ale chcę dokończyć. Czyli panowie tutaj grzebiecie nasze marzenia o tym, żeby być tym liderem, i uważacie, że to właściwie, co mnie dziwi, szczególnie w pana przypadku jako narodowca, że właściwie możemy być tylko takim krajem peryferyjnym, takim krajem, nazwijmy to, z pewnym oczywiście status quo na pewnym poziomie, ale jednak drugoplanowym. Nie będziemy nigdy mocarstwem regionalnym, to jest pewne. Możemy być i powinniśmy być krajem dobrze rozwiniętym. Jeżeli będziemy wydawali 1% PKB na naukę, Izrael wydaje na przykład 8%. Ja jestem przeciwny na przykład podwyższania wydatków na obronę. Dosyć wydajemy, 2%. Po co 2,5%? Po co? Są wymogi i są potrzeby, służba zdrowia, nauka, badania. To jest wszędzie kluczem. Tu się powiększa te wydatki. No służba dobrze. Zdrowia powyżej 6 w tej chwili, prawda? No dobrze, ma być w każdym razie. Tak. Ale nauka i badania to jest... To sytuuje tak naprawdę rozwój poszczególnych państw. My możemy być średnim państwem. Kategoria socjaldemokratyczna, ale ona jest kluczowa, nie dlatego, że jest socjaldemokratyczna. To jest jakość życia. Chodzi o to, żeby była jakość życia i żebyśmy stworzyli może państwo, nie da się na wzór państw skandynawskich, bo ich jest 5, 25 milionów ludzi, inna religia, protestantyzm, luteranizm. A w tej chwili to już chyba jest normalne. Nie, ale dobrze, z etosem pracy i tak dalej. Więc my po prostu rozwijajmy się, wyzbądźmy się mrzonek, prawda, żeby nie było, że znów nie oddamy ani guzika. Urho Kekkonen, spotkanie było w Helsinkach. Urho Kekkonen, długoletni prezydent, mawiał tak: wrogów trzeba szukać daleko, a przyjaciół blisko. Wrogów tak naprawdę w ogóle nie trzeba szukać. A my mamy dzisiaj sytuację pod tym względem, może nie katastrofalną, ale fatalną. Czy pan Krzysztof zgodzi się z panem profesorem? W dużej mierze owszem tak, natomiast ja nie powiedziałbym, że my się mamy konsensus. Grzebać jakiekolwiek marzenia. Dobrze jest zachować polskie marzenia o tym, żeby Polska odgrywała rolę i w swoim regionie, i na świecie, natomiast musimy być brutalnymi realistami. Nie da się przeskoczyć żadnych etapów w pewnych szczeblach hierarchii międzynarodowej. Jeżeli jesteśmy państwem, które ma ogromne problemy samo ze sobą, wewnętrznie, to póki nie uprzątniemy tych problemów, póki się nie wzmocnimy, także demograficznie, jeżeli jesteśmy państwem, w którym podmyta została pewność, że jesteśmy w stanie sami odtwarzać swoją populację. W tej chwili większość klasy politycznej popiera przyjmowanie imigrantów, bo uważa, że Polacy już są praktycznie na wymarciu. Jesteśmy narodem silnie zakompleksionym. Moim zdaniem te opowieści o liderowaniu w regionie tylko podsycają polskie kompleksy. Trzeba mieć w sobie odwagę przyznać, jaki jest rzeczywisty status i pozycja międzynarodowa naszego państwa. Ona jest taka, że w Grupie Wyszehradzkiej mniejsze Węgry w tej chwili odgrywają rolę bardziej przywódcze niż nasz kraj. Nasi politycy zredukowali nasz kraj najpierw z kolonii sowieckiej do kolonii unijnej. Platforma prowadziła politykę wasala niemieckiego, PiS prowadzi politykę wasala izraelsko-amerykańskiego. Jeżeli nie wydobędziemy naszej polityki z tych kompleksów, z tego pozornego pragmatyzmu, który jest właśnie takim bardzo polityką bardzo niskich ambicji. Ja jestem za polityką ambitniejszą niż prowadzi PiS, prowadziła Platforma, czy prowadziło
Sellę w trakcie negocjacji z Unią Europejską. Ja uważam, być może tak, być może lepszych się nie dało. Ja byłem przeciwnikiem wejścia do Unii. Natomiast, panie redaktorze, ja na przykład jestem zwolennikiem niepodległego bytu państwa polskiego poza Unią Europejską. Niepotrzebny jest do tego status mocarstwa regionalnego. Potrzebna jest tylko wiara w to, że nasze państwo jest w stanie przetrwać, a Polacy są w stanie żyć we względnym dostatku, mieć dwójkę, trójkę dzieci i rozwijać gospodarkę tak, żeby mieć gdzie mieszkać, móc ogrzać te mieszkania, móc coś zjeść, co zapewnia dzieciom rozwój i pójść sobie raz w tygodniu do kina albo do teatru, trochę pogrillować, trochę pograć w piłkę ze znajomymi, rozwijać kulturę, uczyć się o swojej tradycji narodowej i promieniować kulturą polską na sąsiednie państwa. Spodziewałem się po panu jakichś płomiennych, takich kosmicznych wizji, a tutaj słyszę różewiczowską naszą małą stabilizację i ciepłą wodę z kranu. Zejdźmy na ziemię. Jesteśmy w sytuacji, w której dopiero co kilka milionów Polaków wyemigrowało, bo nie wierzyli w to, że za ich życia w wieku, powiedzmy, zanim się nie zestarzeją, będą w stanie w ogóle wziąć kredyty na mieszkania czy domy. O czym my w ogóle rozmawiamy? Zejdźmy na ziemię i rozmawiajmy o tym, co panowie, dotyczy naszych rodaków. Oczywiście. Natomiast, panie redaktorze, możliwość grania o wyższą pozycję naszego państwa w regionie jest jak najbardziej otwarta. Ale wpierw musimy polską gospodarkę oddłużyć, polską gospodarkę wzmocnić, polską obronność wzmocnić, bo w tej chwili wielu naszych obywateli ma przekonanie, że obca armia może sobie po prostu tu wjechać. Większość polskich polityków ze strachu popiera obecność Polski w Unii Europejskiej, bo uważa, a nawet euro chcą oddać polską walutę, bo uważają, że jak nie oddamy polskiej waluty, to nie będą nas bronić. Tu się panowie poróżnią. No to absolutnie w ogóle. No ze strachu wizję, po prostu, no. Wizję historyczną, historii najnowszej, którą pan przedstawił, to jest jakaś, wie pan, dla małego Kazia, to co znaczy, my tak byliśmy... Tak wielu młodych Polaków to co my byliśmy kolonią sowiecką jeszcze? A nie, nie byliśmy. No byliśmy w sferze wpływów, no zdecydowało te wielkie mocarstwa. Ci dzisiaj tak promowani żołnierze wyklęci hołdowali tezie, jeszcze jedna wojna atomowa i wrócimy znów do Lwowa. To już w ogóle to zostawmy. Panie profesorze, no ale jednak no nie możemy przekroczyć poziomu faktów byliśmy sowiecką kolonią. No. Kolonią nie. No, kolonią sowieckiej nie. Strefie wpływu. Byliśmy w strefie wpływu. A rubel transferowy, no słyszał pan o tych różnych walutach, które powodowały, że najmniej korzystny eksport był do Sowietów. Nie, jest to kraj gospodarczo przez państwo dominujące. W dawnym obozie realnego socjalizmu byliśmy najweselszym barakiem, jak się mówiło kiedyś. To inna sprawa. Polska i Jugosławia, okresowo Węgry. Może inaczej, przepraszam panie profesorze, zgodzę się z panem, że nie byliśmy kolonią, bo kolonie to były kraje podnoszone cywilizacyjnie przez państwo dominujące, a my byliśmy cywilizacyjnie obniżani. Nie. Jakby pan, ja pisałem trochę książek o kolonializmie, jakby pan zbadał na przykład kolonializm portugalski, to byli pierwsi kolonizatorzy i ostatni, którzy odeszli z pięciu wielkich kolonii w Afryce. Chodzi mi o coś innego, że naturalnie trzeba dbać o te sprawy, które są dla obywateli najważniejsze. Czyli na przykład jakość życia, jeszcze raz mówię o tych trzech wskaźnikach, które na przykład PKB niczego nie oddaje. ONZ od dawna stosuje... Dostępność mieszkań, domów. Nie, taki się liczy. Wskaźnik HDI, czyli na przykład zdrowie, gdzie jest najlepszym miernikiem umieralność niemowląt na 1000 czy na 10 tysięcy urodzeń. To jest sprawa oczywiście PKB też i to jest sprawa wykształcenia, edukacji. Więc na przykład jak u nas obniżył się poziom, który jest na uczelniach na przykład. To jest dzisiejsze licencjaty, dzisiejsze na przykład magisteria, to jest w ogóle... Musimy kończyć. Tak. Drodzy państwo, mam nadzieję, że poukładaliśmy państwu w głowie troszeczkę po tym szoku, którym dla niektórych był szczyt Trumpa i Putina, to spotkanie, być może z jakąś przyszłością, być może z jakimś rozwojem ich wzajemnych relacji. Panowie, no spodziewałem się troszeczkę jako romantyk, jako ten z duszy historyk, szczególnie to po panu Krzysztofie tych wizji. To polskiej polityki, ja wiem, za dużo w nich historyków. Ale absolutnie uznaję racjonalność waszych argumentów, także pana profesora, takich realistycznych, choć może właśnie dziurawiących ową romantyczną polską duszę, która w każdym z nas jest, drodzy państwo. Nie chcę zepsuć audycji, ale przypomnę słynne zdanie, bardzo gorzkie, Tadeusza Bojar-Żeleńskiego. Są dwa główne powody, dla których Polska nam zbrzydła. Nam nie zbrzydła. Nadal kocham. Za dużo święconej wody, za mało zwykłego mydła. Więc to też są wyzwania cywilizacyjne do dzisiaj ważne.
Ja bym powiedział, że i mydła, i wody święconej. Do zobaczenia. Nie wiedziałem, jak spuentować, ale chyba to, co powiedział pan Krzysztof, jest najlepsze. Zostawmy zatem w ten sposób naszą dyskusję. Dziękuję państwu. Zostańcie koniecznie z telewizją w Polsce.pl. Za chwilę gorąca relacja z protestów rolniczych i bardzo ciekawa opinie jednego z ważnych ludzi związanych z tym protestem rolniczym, pana Jarosława Sachajko. Oglądacie telewizję w Polsce.pl.